Chcę czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha mnie, nie zrazi się, gdy znów będzie źle. Nieczystość uderza w dzieci, młodzież i starszych. Tu nie ma żartów, trzeba być odważnym. Małżeńskie zdrady to są trudne sprawy. Na te tematy trzeba radykalnej rady. Homoseksualizm i gender parady zostawiają w Polsce swoje pierwsze ślady. Nie możesz milczeć, obywatelu drogi, gdy zło przychodzi przed twoje progi. Seks, edukacja, chce wejść do przedszkola, a pedofilia już o pomstę woła. Plaga rozwodów i odejść z kapłaństwa już jest wysoka i będzie wzrastać. Ciężko być wiernym Bogu i żonie, kiedy świat krzyczy, myśl tylko o sobie. Atak w skali świata jest zmasowany, od nas zależy, czy go zatrzymamy. Chcę czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha mnie, nie zrazi się, gdy znów będzie źle. Czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha mnie, nie zrazi się, gdy znów będzie źle. Nieprzyzwoite myśli, rozmowy, żarty. Zobacz, jak często jesteś to wciągnięty. Dziwna moda, wyzywające ubiory dziś są zwyczajem każdej szkoły. Niektórzy nie wiedzą, jak się ubrać do kościoła. Czasem ten ubiór o pomstę woła. Grzech masturbacji, nieczyste zabawy to dla młodzieży interesujące sprawy. O antykoncepcję świat ciągle woła, stąd są pretensje do całego kościoła. Wielu by chciało zmiany w ferworze, lecz prawa Bożego nikt zmienić nie może. Współżycie przed ślubem i wolne związki próbują przekrzyczeć naród polski. Pedofilia, molestowanie i gwałty to tematy, za które idziesz za kraty. Chcę czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha mnie, nie zrazi się, gdy znów będzie źle. Czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha mnie, nie zrazi się, gdy znów będzie źle. Diabeł szuka twojego słabego miejsca, by tam uderzyć i dojść do zwycięstwa. Może cię kusić całymi dniami, ale najlepiej zrobi to nocami. Lubi cię kusić, łudzić i straszyć, bo jesteś celem bardzo poważnym. Wiele państw zablokowało pornografię, trzeba brać przykład i walczyć podobnie. Nieczystość to współczesna zagłada, praca w tym temacie cierpliwości wymaga. Uczyć się trzeba jak dzieci w szkole, albo jak dobrych manier przy stole. Wstawaj i nie tkwij już w takim bagnie, spowiedź oczyszcza i obmywa dokładnie. Chcę czystym być, chcę czyste serce mieć, wolności żyć i już nie bać się. Chcę wiedzieć, że Bóg zawsze kocha.